Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość CX.pl. Proszę Państwa, z czym się Państwo kojarzą stowarzyszenia? Zaraz rozwijemy wszystkie wątpliwości. Dzisiaj naszym gościem są panie ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy. Nie, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem. Pani prezes Anna Kot i pani Magdalena Bosowska. Jestem Janek. Jestem Ula. Jestem matką dwójki dzieci. Nazywam się Emilka. W moim poprzednim życiu byłem kowalem. Niestety nie wszystko potoczyło się tak, sobie zaplanowałem i wylądowałem na ulicy. W moim poprzednim domu były ciągłe awantury, niepokój i patologia. Jak tylko pojawiłem się w drzwiach, pracownicy okazali mi ciepło i współczucie. Pracownicy Stowarzyszenia Być Razem są bardzo pomocni. Starają się, żeby było nam lepiej. Praca w warsztacie przywróciła mi godność i poczucie własnej wartości. Mogę się tutaj huśtać na plac zabaw i bawić z moją najlepszą przyjaciółką Kamilą. W ośrodku jest sporo dzieci, które mają tutaj zajęcia, przyjaciół. Nie ma nudy. Czuję się dobrze, czuję, że jesteśmy razem. Czujemy się dobrze, czujemy, że jesteśmy razem. Czuję się dobrze, czuję, że jesteśmy razem. Zapytam najpierw, bo my jesteśmy teraz na Księdza Janusza, ale jest to tylko jedno z miejsc, gdzie macie siedzibę, czy gdzie działacie jako stowarzyszenie. Czym się zajmujecie? Bo wiem, że jest tak, można powiedzieć, pięć obszarów. Pięć czy cztery? Ja mam z matematyką zawsze problem, więc spokojnie. Ja są też cztery obszary, więc wymieńmy. Powiem o pierwszym, na przykład pomagacie mamom samotnym, tak? Z dzieckiem. Prowadzimy dom matki i dziecka Słonecznik. Z tym, że od razu tutaj dodam, że to jest dom, który w ostatnich czasach nie jest tylko dla mam, ale również dla ojców. Czyli generalnie pomagamy rodzicom i mamom, i tatom, i kobietom, które są w ciąży. Pomagacie też na przykład bezdomnym w ogóle, tak? To ja też powiem, dlatego że to jest miejsce, w którym na co dzień najwięcej czasu spędzam i od 17 lat pracuję. Centrum Edukacji Socjalnej wraz z domami wspólnoty, miejsca, w których osoby bezdomne, kobiety i mężczyźni znajdują właśnie swój dom. Miejsce, w którym mogą na jakiś czas się zatrzymać, poszukać innej, być może prostszej, trudniejszej drogi niż tą, która doprowadziła ich do bezdomności. A przemoc? Powiatowy ośrodek wsparcia. Na Małej Łące prowadzimy ośrodek też dla osób doznających przemocy i ta formuła zmieniła się w tym roku, ponieważ dotychczas kojarzone jest miejsce z poprzednią nazwą hostel, kojarzone jest tylko z kobietami, z dzieciakami doznającymi przemocy, natomiast w tym roku już był pan z pięciorgiem dzieci, więc formuła miejsca też się zmienia, idziemy i odpowiadamy na potrzeby naszych mieszkańców, tak, osób, które zgłaszają się do nas po pomoc, więc no, staramy się dopasować miejsca i formy tak, żeby dać im to, czego akurat potrzebują. I to jest i przemoc fizyczna, i psychiczna? Finansowa, tak. Też. Seksualna tak samo. Bardzo. I działacie już jako stowarzyszenie od ponad 20 lat na terenie tutaj Śląska Cieszyńskiego? Tak, od 22 dokładnie. Od 22 dokładnie. Jednak matematyka to jest też nasza dobra strona czasami. A w tym miejscu czym się zajmujecie, panie? Miks, taki miks usług, które świadczymy i każdy, kto ma jakiś problem, kryzys albo zapytanie, trafia tutaj w pierwszej kolejności. To jest pomoc psychologiczna, prawna, tu jest świetny terapeuta uzależnień, tu jest super grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży, tu są warsztaty dla dzieci, warsztaty dla rodziców. Każdy może znaleźć tu kawałek siebie i te obrazki za nami to jest twór na przykład naszych półkolonii, które były ostatnio. I dzieciaki miały wiele przyjemności i różnych doznań, tak? Ale głównie też pracujemy tu nad swoim hobby, nad rozwijaniem się i nad stawaniem się lepszym. Teraz tak bardzo poważnie, bo często być może niektórzy z Państwa mają takie wyobrażenie, że z Państwa widzów, że może stowarzyszenie, które świadczy pomoc, to po prostu pomaga w taki sposób, że komuś coś przekazuje albo poświęca czas, a Wy macie czasami bardzo trudne przypadki, to znaczy sytuacje, w których świadczycie realną pomoc, jest to konkretny wymiar pomocy w bardzo konkretnych, trudnych sytuacjach. Gdybyście, Panie, mogły wymienić tylko
kilka sytuacji naprawdę trudnych, takich, o których ja czytałem, natomiast chciałbym, żeby to gdzieś jak gdyby zabrzmiało z tej drugiej strony. Ja muszę powiedzieć, no, tak wyrywam się od odpowiedzi, pewnie Magda zaraz też powiem, natomiast mam przekonanie o tym, że każda sytuacja, z którą spotykamy się, jest trudna. Każda sytuacja, niezależnie czy to dotyczy młodej mamy, czy przyszłej młodej mamy, czy osoby bezdomnej, czy osoby, która doświadczyła przemocy, to jest, każda ta sytuacja jest niezmiernie trudna. Trudno wyważyć, co jest bardziej trudne i skomplikowane i cięższe, a co nie. Myślę, że wszystkie osoby, które do nas trafiają, to trafiają, bo wydarzyło się coś bardzo trudnego w ich życiu. I naszym zadaniem jest to, żeby próbować wyjść z tych trudnych. Świadczycie konkretną pomoc. Tak, to są konkretne przykłady, sytuacje, które sprowadzają do nas tych mieszkańców, ludzi, mamy, dzieci, młodzież, i do których gdzie dochodzą do nas, pukają i proszą o pomoc. W taki realny sposób tą pomoc też od nas otrzymują. Magda pewnie nie wiem, czy masz więcej przykładów w głowie takich. A dopalacze zdarzają się, albo na przykład handel ludźmi? Tak. To w ramach działań, które prowadzimy, bo ośrodki to jest nasza, że tak powiem, taki nurt, tak, główny, natomiast pozyskujemy również inne dotacje, fundusze, startujemy w konkursach i między innymi koordynuję i telefon zaufania, i punkt interwencji kryzysowej działający w całym powiecie naszym cieszyńskim. I wówczas zespół interwentów wzywany jest na apel służb, które mają do czynienia, czy wzywane są na miejsce zdarzenia, i z reguły to jest albo policja, albo straż, albo pracownicy socjalni, kuratorzy, osoby, które wiedzą o nas, które współdziałają z nami i działają od lat, oni wzywają nas do tych trudnych sytuacji, tak? Na przykład gdzie, jakich? Zwykle to jest zdarzenie, gdzie spotykamy się realnie ze śmiercią najbliższego członka, nagłą, niespodziewaną, nieprzewidzianą, i pracujemy wówczas z tymi, którzy zostali, tak? Czy to jest właśnie mama, która ma świadomość, że córka gdzieś została porwana i przekazana im jest informacja, że to jest rzeczywiście w tym obszarze handlu ludźmi, czy jest to osoba, która zostaje po tym, jak członek rodziny wpadł do maszyny rolniczej i niestety zbyt wiele z niego nie zostało, tak? Więc to są trudne rzeczy, to są rzeczy nieodwracalne i z tym się próbujemy razem z tymi osobami mierzyć i pomagać im wyjść z tej akurat najtrudniejszej dla nich w tym momencie sytuacji, tak? I często jest chyba też tak, przepraszam, że te osoby, które w jakiś sposób otrzymały pomoc, w jakiejkolwiek formie od Was, później stają się też jednym z tych, którzy pomagają innym, prawda? Chyba ta wzajemna pomoc nie jest tylko w haśle, nie jest tylko w nazwie, tylko gdzieś to tak ma później przełożenie na życie. Generalnie jest tak, że faktycznie nazwa Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem, no to nie tylko zlepek wyrazów. W każdym z naszych miejsc takim też założeniem, metodologią jest tak, że w momencie, kiedy ktoś przychodzi i nie ma nic, albo czasem ma tylko reklamówkę z jakimś zlepkiem najpotrzebniejszych rzeczy, przychodzi, dostaje wszystko to, co potrzebuje człowiek do godnego życia. Spanie, jedzenie, odpoczynek, a przede wszystkim drugiego człowieka, kogoś, kto go wesprze, wysłucha, potowarzyszy, porozmawia. I w momencie, kiedy my na początek, na starcie dajemy wszystko to, co mamy w swoich zasobach, to za chwileczkę ten ktoś, kto przez chwilę czy za chwilę trochę się wyśpi, trochę być może poukłada te swoje trudne sprawy, za chwilkę do drzwi puka kolejna osoba, której to on już otwiera te drzwi, pomaga, towarzyszy, jest.
To też nie dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców naszych miejsc. My też pomagamy sobie, myślę, że to też dotyczy pracowników i ludzi, którzy do nas przychodzą. A jak można pomóc? Tak, te osoby, które nas słuchają, oglądają, czy mogą w jakiś sposób pomóc? Przekazując pieniądze, czy przekazując jakieś konkretne przedmioty, czy po prostu przychodząc jako para rąk do pracy? Co by Pani powiedziały, jak można? Wszystkie te formy są bardzo mile widziane i dozwolone. Tak. Mamy mnóstwo telefonów właśnie po placówki, które prowadzimy. One są całodobowe praktycznie. Te osoby mieszkają u nas, są z nami i towarzyszą nam na co dzień. O której przyjdę do pracy, to tam zawsze ktoś jest, prawda? Więc pracownicy w powiatowym ośrodku są 24 godziny na dobę i tam osoby od wielu lat już wiedzą, że mogą zawsze przyjechać z workami rzeczy, z owocami, z ciastem, z jakimiś rzeczami do ogrodu, tak, typu jakaś kosiarka, czy sprawą, AGD, tak, małe wszystko takie. Potrzebujemy, wszystko potrzebujemy, bo wszystko nam się przyda, wszystko się zużywa. Czyli przedmioty, środki finansowe, nie tylko 1% podatku, ale też po prostu konkretna jakaś kwota. Na naszej stronie internetowej jest numer konta, więc też zachęcamy wszystkich do tego, żeby zechcieli nas wesprzeć też taką formą. Wszystkie tego typu formy wpłaty przeznaczamy na cele statutowe stowarzyszenia. Tą kolejną formą niesamowitą i bardzo cenną w naszym stowarzyszeniu to też wolontariusze, których pracę bardzo cenimy i bez których pracy no też byłoby nam bardzo trudno. I wiele wydarzeń, nie? Zorganizować takich jak... W październiku będzie w teatrze, proszę powiedzieć co będzie, bo będzie Michał Bajor, ale on jest w konkretnym kontekście. Tak. Osadzony. Zaprosiliśmy Michała Bajora na koncert charytatywny. Koncert odbędzie się w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie 6 października o godzinie 19. Środki przeznaczone z koncertu będziemy przeznaczać właśnie na cele statutowe stowarzyszenia. Jest to trzeci koncert, który organizujemy, koncert charytatywny, który stowarzyszenie Być Razem organizuje. Gościliśmy też Edytę Gebert, grupę Mozarta, w tym roku Michał Bajor. Serdecznie zapraszamy. Jeszcze zostały bilety, już niewiele, ale jeszcze można. Na stronie można, więc jak najbardziej serdecznie zapraszamy. Ja myślę, bo ja na początku zadałem, z czym się Państwu kojarzy stowarzyszenie. Myślę, że teraz wielu ludziom będzie się kojarzyło stowarzyszenie z wzajemną pomocą konkretną. I myślę, że też ważne jest to, że ci ludzie, którzy tutaj pomagają i Wy, no możecie zobaczyć, że konkretny wymiar pomocy przy konkretnej osobie się sprawdza. To znaczy widzicie, że jeszcze niedawno ta osoba nie miała nic, a teraz ma już przynajmniej, albo po prostu ma drugiego człowieka, pomoc, czas, prawda? Jak to jest? To jest chyba, bo nie ma ścieżki awansu u Was w stowarzyszeniu, prawda? Że będę zarabiał najpierw 5 tysięcy, później 10, 15, tak? I będę później kierownikiem regionalnym, ale mogę pomóc konkretnej osobie, prawda? Tak to chyba wygląda i to jest... To jest coś, co napędza chyba wszystkich, więc formuła się nie zmienia, bo idea zostaje ta sama, żebyśmy pomagali. Wspieramy się wzajemnie, my, pracujący, i dajemy sobie też taki margines, gdzie chronimy się wzajemnie, tak? I mamy tą świadomość, że rzeczywiście nie ma awansów, tak? Ale jest bardzo duża satysfakcja, jak mama się usamodzielni, jak zbieramy jej AGD przez Facebooka, przez OX-a i wyposażymy jej to mieszkanie. Kiedy ona z dzieciakami znajdzie swój kąt, swoje miejsce, a potem na przykład na piknik przynosi nam ciasto, tak? Bo dalej jest z nami, w jakiś sposób wie, że jeżeli coś się wydarzy, to ma nową grupę znajomych, ma nowych przyjaciół i ma kolejne miejsce, gdzie może przyjść, jeżeli będzie jakiś, nie ten sam, ale jakiś inny może kryzys, tak? Kolejny, to ona wie, że, czy ta osoba wie, że może przyjść tam znowu, kolejny raz. Poza tym można zadzwonić. Albo po prostu wpada na kawę i mówi o tym, jak teraz żyje. Jak fajnie jest, tak, nie? I mówi dziękuję za to, że niejednokrotnie słyszałam dziękuję, że uratowałaś nam, czy uratowaliście nam życie. To są niesamowite słowa, które gdzieś tam napędzają do działania i do tego, żeby albo jak dostajemy kartki z różnych krańców
Europy, ze Stanów, tak, że dzięki Wam jestem na prostej, mogę być na koncercie i zwiedzam świat, więc to są takie piękne rzeczy, które nam rekompensują może zasoby finansowe i trudności takie codzienne, ale niesamowicie, one bardzo motywują, bardziej niż cokolwiek. Z kim współpracujecie i w jaki sposób pozyskujecie różne środki? Na co dzień współpracujemy w głównej mierze z gminami, z gminą Cieszyn i z Starostwem Powiatowym. Natomiast to nie jest główny nasz kierunek pozyskiwania funduszy, ponieważ cały czas, gdzie tylko możemy, staramy się pisać dodatkowe projekty, wnioskować o różne dodatkowe granty, czy szukać sponsorów, którzy chcieliby nas wesprzeć. Czyli tak, odsyłamy do strony, na stronę internetową stowarzyszenia i pomagajmy po prostu sobie wzajemnie. Tak, bardzo dziękuję, że robicie te piękne rzeczy i do zobaczenia. Dziękuję. Naszym gościem było Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej. Być razem. Być razem.